Hej kochani, dzień dobry, witam Was w nowym holu zakupowym. W ostatnim vlogu mówiłam jeszcze, jak byłam u Asi, że wcale dużo tego nie ma. Nie kupiłam dużo. Cała torba jest pełna. Jest tego dużo. Także cofam to, co mówiłam. Słuchajcie, pierwsze, co tutaj mam, co już nie jest w torbie, to są z Profissimo takie... chusteczki, ale takie, wiecie co, gąbkowate. Ja ich używam w kuchni podczas wycierania powierzchni i tak dalej, i tak dalej. No więc wzięłam po prostu markę własną, bo tanie są i tyle. I tutaj wzięłam, słuchajcie, z Yesa wkładki higieniczne. Zobaczymy, jakie są. Więc to są dwie rzeczy, których już nie mam w torbie. Wiecie co, odsunę się troszeczkę, Was przybliżę. O! I będziemy jechać z tematem. Są tu rzeczy kosmetyczne, niekosmetyczne. Kolorówka tak naprawdę ze wszystkiego po trochę. I tu są rzeczy, słuchajcie, z Rossmana, z DM-u, z Drogerii Mülla. Gdzie my jeszcze byliśmy? I to chyba tyle. Chyba, nie jestem pewna. Byłyśmy z Asią co prawda w TK Maxie, ale tam akurat nic nie kupiłam, jakoś taka bida była, wiecie co. W każdym bądź razie, pierwszy kosmetyczny taki typowy produkt to jest blow dry spray z kompleksem kolagenowym i to jest po prostu spray termoochronny. Mam tutaj jeszcze jeden w torbie, taką miniaturkę, którą już miałam raz i zużyłam i kupiłam po prostu kolejną. Powiem Wam, że ja lubię z Balea. Aktualnie mam w użyciu z Isany, ale wiecie co, ten z Isany strasznie śmierdzi alkoholem, a tutaj przynajmniej na pierwszy rzut alkoholu nie widzę, więc wiecie, tamten zużyję, ale zaraz później pójdzie ten w ruch. Coś niekosmetycznego, czyli po prostu wkłady do psikacza, zapachy z Glade. I tutaj znowu wzięłam Beach Days and Waves. Nie wiem, czy denko gospodarcze już się pojawiło, czy dopiero się pojawi. Jeżeli się pojawiło, to widzieliście, że miałam 4 takie opakowania, a jeśli się jeszcze nie pojawiło, no to zobaczycie i zaspoilerowałam Wam, słuchajcie. Żele pod prysznic. W końcu udało mi się dorwać z Isany tą wersję Malediwy. Najpiękniejszy z tych zapachów to jest limitowana edycja. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że tutaj w żelu pachnie to troszeczkę inaczej niż spray. Niż spray czy mydło do rąk. Tutaj ten zapach tej gumy turbo nie jest aż tak intensywny jak właśnie w sprayu. Ja generalnie rzadko kupuję z Isany żele pod prysznic, ale od czasu do czasu jednak sobie na nie pozwolę. Natomiast tutaj mam jeszcze żel pod prysznic z Balea After Sun. To jest żel, który ode mnie z kanału powinniście znać, bo to jest, wiecie co, ja przeszłam przez mnóstwo zmian opakowania tego. To jest żel pod prysznic, który pachnie obłędnie. Pachnie parzą, jaką parzą? Plażą! Plażą, koktajlami, słonecznym dniem, kremem do ciała z filtrem. No coś fantastycznego, słuchajcie, uwielbiam i używam, nie chcę Was kłamać, ale ponad 10 lat, na pewno zawsze latem. Z Alverde, czyli marka kosmetyków naturalnych z DM-u, kupiłam nowość i to jest pilnik, chciałam powiedzieć. Nie wiem, słuchajcie, nie mogę się coś skoncentrować. To jest peeling do ciała. Natomiast nie wiem, jak się sandon nazywa po polsku. Wiedziałam kiedyś, ale teraz nie wiem. No w każdym bądź razie jest to peeling solno-olejkowy. Ja generalnie rzadko kiedy używam solne, bo jak wiecie, no masło maślane. Mówię, nie mogę się skoncentrować, słuchajcie. Bo sami wiecie, że na przykład po depilacji no nie powinno się używać solnych peelingów, bo to będzie strasznie szczypać. To jest na tej samej zasadzie, jak jesteście gdzieś na urlopie nad morzem i dziewczyny ogolicie nogi, wchodzicie do wody i Was szczypie. No bo szczypie sól morska, tak? Przynajmniej ja tak zawsze miałam. Także no,
ale mimo wszystko chciałam przetestować. Oczywiście moja biała czekolada do picia z koawach. Tak naprawdę wzięłam dwa opakowania, jedno już, bo wczoraj jedno i dzisiaj jedno i drugie jest już w czym? W lodówce w kuchni. W zeszłym holu zakupowym pokazywałam Wam, że kupiłam dezodorant z borotalką, ale niestety tą wersję bezaluminiową, czyli tą Zero Pure. I mam ten dezodorant, słuchajcie, w aucie po prostu, w szufladce, w schowku, tak wiecie, żeby w razie czego się odświeżyć. Natomiast tutaj w drogerii Myla sięgnęłam po borotalko, ten czerwony. Co mnie dziwi, przynajmniej na chwilę obecną u nas tutaj w drogerii Myla jest większy wybór tych dezodorantów, aniżeli na przykład w DM-ie. W Rossmanie też ich jeszcze nie widziałam. To jest wersja Active Crystal Talc Hyper Sweating, wersja Intensive. Ja już je kiedyś miałam. Lubię, więc cieszę się, że weszły w Niemczech do sprzedaży. Ile czasu to trwało? Ale z drugiej strony, no 4,75 to wiecie, jest drogo jak na dezodorant. Dopiero co w zeszłym roku mówiłam Wam, że na Cyprze te dezodoranty 5, 6, 7 euro kosztowały, no i tu teraz się zaczyna robić to samo. Co my mamy dalej? Słuchajcie, Balea wypuściła jakąś limitowaną edycję, nazywa się Lemon Squeezy. Ja Wam pokazywałam we vlogu, jak ta wystawka wyglądała. I ja z tej wystawki skusiłam się na dwie rzeczy. To jest w ogóle zapach maślanki, cytrusowej maślanki, coś takiego. Zapach jest obłędny, jeżeli tego typu zapachy się lubi. I tutaj wzięłam odżywkę i maskę do włosów. Maska ma 100 ml, odżywka ma 200 ml. Co prawda odżywek i tak dalej mam do włosów aktualnie wcale nie mało, ale to nic, bo wiecie, ja takie produkty szybko zużywam, dlatego że ja myję codziennie włosy, no i codziennie na te włosy coś tam nakładam, tak? Co my mamy dalej? Znowu dwie niekosmetyczne rzeczy, może je wyciągnę i od razu zrobi się tego tutaj trochę mniej. Mówiłam Wam we vlogu, że koniecznie muszę kupić zwilżone chusteczki do czyszczenia powierzchni, tak, przecierania mebli, skórzu i tak dalej. No i oczywiście kupiłam Zdenkmyt i jak widzicie dwie limitowane edycje, a właściwie są trzy, ale trzeciej już nie brałam. To jest dwupak, czyli w dwóch takich opakowaniach razem wzięte jest 100 chusteczek. I tutaj mamy Küstenliebe, czyli jak to nazwać, Küstenliebe? Miłość do Pomorza? Coś takiego. I tu jest zapach, świeży zapach bergamotki i ambry. A tutaj mamy Stadtgeflüster. Ja nie wiem, jak jest geflüster po polsku. Wybaczcie, Stadt to jest miasto. Możecie sobie przetłumaczyć sami. Albo niech ktoś z Was tutaj napisze. I to jest o zapachu pomarańczy i róży. I ten trzeci już nie pamiętam, co to był za zapach figi i czegoś jeszcze. W każdym razie powiem Wam, że jak tak wącham, to czuć to bardzo, bardzo mocno, bardzo intensywne. Tak wyglądają opakowania, bardzo ładne. Także mam teraz, słuchajcie, zapas, mogę znowu w domu sprzątać. Co my mamy dalej? Mamy jeszcze jeden żel pod prysznic z Balea i to jest jakaś nowość. I to jest Moment Szczęścia, żel o zapachu kwiatowym. Powiem Wam, że dla mnie to jest bardziej zapach owocowy jak kwiatowy. Zdecydowanie dla mnie jest to owocowy zapach, ale ja się nie znam, najwidoczniej. Czym on ma pachnieć dokładnie, to nie wiem. W każdym, chyba stokrotkami i czymś tam jeszcze. W każdym bądź razie, wiecie, no Balea ma bardzo ładne designy, jeżeli chodzi o opakowania, to trzeba im naprawdę przyznać, a to łapie za oko, no i człowiek kupuje, tak? Co my mamy jeszcze? W drogerii Myla z Cadea Vera wzięłam delikatny krem do mycia twarzy z ekstraktem z rumianku i olejem migdałowym przeznaczony do delikatnej i suchej cery. To nie jest moja cera, ale ja tego typu produkty najchętniej używam. On jest bezalkoholowy, pojemność 150 ml i to jest prawdopodobnie odpowiednik mojego ulubionego z Balea, dlatego sięgnęłam, żeby sobie przetestować.
Z marki Terra Naturi. Marka Terra Naturi to jest marka kosmetyków naturalnych, marka własna właśnie drogerii Müller. Wzięłam, słuchajcie, jest seria, która nazywa się Echt z witaminą C. Tutaj wzięłam sobie maseczkę do twarzy z witaminą C, podwójnym kwasem hialuronowym i olejkiem pomarańczowym. Z tej samej serii sięgnęłam też po krem pod oczy, krem rozświetlający, którego opakowanie prezentuje się tak. No a sam krem jest w słoiczku, dlatego że, słuchajcie, na zapasach nie mam żadnych kremów pod oczy. Wygląda tak o, z drewnianą zatyczką. Dokładnie tak. Jestem ciekawa, jak to się będzie sprawdzać ten krem. I też z tej serii, tylko tym razem różanej, a nie z witaminą C. W ogóle krem był po 6,95. Macie cenę. Maseczka była chyba po 2,99 czy 2,95, jakoś tak. Ale w każdym bądź razie też z tej serii Echt. Tyle tylko, że z różą wzięłam delikatny lotion do mycia twarzy z wodą różaną i biolipidami. Tu jest malutka pojemność, bo 100 ml. Ale powiem Wam, że no nie wiem, chciałam koniecznie przetestować. Tam były też jeszcze toniki do twarzy. Na razie ich nie brałam, ale nie oznacza, że się na nie jeszcze nie skuszę. Mamy albo nie mamy. Mamy dwie rzeczy typowo niekosmetyczne, ale do włosów, czyli gumki, które nie mają, one są tutaj zszywane i dzięki temu nie mają metalu w sobie i nie niszczą tak włosów. Tym razem wzięłam brązowe, słuchajcie, nie wiem, dajcie mi znać, czy u Was też tak jest, bo ja choćbym kupiła milion gumek do włosów, to ja najpóźniej za tydzień nie będę miała ani jednej, nie wiem, po prostu dostają nogi i uciekają, odlatują, odchodzą ode mnie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie one są. A te, co mam, to już wiecie, one po czasie, jak są już takie, to się mówi ausgeleiert tutaj, jak one są już takie, wiecie, zajechane, to one pękają. Też mało przyjemne. W każdym bądź razie to są z DM-u, z marki własnej, z Ebelin. A tutaj wzięłam, słuchajcie, takie wsówki, wiecie, do koków na przykład. O, z takimi perełkami. Bo jak robię taką fryzurę jak teraz i mi gdzieś tu włoski wystają, to ja mogę sobie, wiecie, to podpiąć, a nie muszę nie wiadomo ile wsówek w głowę wkładać. Także z tym zamysłem to wzięłam. Gdzie ja to mogę? Tu. Co my jeszcze mamy? Dwie miniaturowe rzeczy. Właśnie mówiłam Wam, że z Balea kupiłam znowu tą miniaturkę sprayu termoochronnego. On jest dwufazowy. Jest też w dużej wersji. Ja już i dużą wersję miałam i właśnie taką zużyłam. Natomiast kupiłam kolejną, dlatego że ja na wyjazdy lubię coś takiego ze sobą zabierać. To jest małe, to jest 75 ml. Dużo miejsca nie zajmuje. Ja mam z Kerastase, z My Little Boxa krem termoochronny. Ale ja do kremów niezbyt jestem przekonana. Natomiast jak jestem w Polsce, na przykład jak jestem u mojej babci, to muszę Wam powiedzieć, że tam jest górska woda. Tam woda jest fantastyczna, świetnie wpływa na moje włosy i one są tak wygładzone. Do tego właśnie w ten Kerastase odrobina tego, nie sprayu, tylko kremu termoochronnego. No i generalnie moje włosy wyglądają po prostu przepięknie. Nie są tak napuszone jak tutaj na przykład. No ale wracając do tego, wzięłam ze sobą... No bo będę chciała wziąć na wyjazd prawdopodobnie. I tak samo tutaj miniaturka też widzieliście w Denku, bo zużywałam i to już nie raz. Miniaturka żelu do higieny intymnej z Yesa, czyli też marka własna DM-owska. Bezzapachowa wersja Sensitive. Tutaj jest zaledwie 50 ml, ale to jest niesamowicie wydajny produkt. Także jasne, mogłabym sobie po prostu przelać do opakowania to, co miałam, znaczy opakowania po tym ostatnim, przelać sobie produkt, który mam teraz, na przykład z Yob w użytku, ale jednak wolę coś takiego ze sobą zabierać. Marka Hey Organic to jest też marka chyba kosmetyków naturalnych, jeżeli się nie mylę. Wzięłam, słuchajcie, delikatne płatki pod oczy z 2% kwasem hialuronowym i bezzapachowe. Jestem ciekawa, jak będą się sprawdzać. Powiem Wam, że nie były tanie, bo to opakowanie jednorazowe użycie kosztowało 3 euro, tak? Tam chyba bez centa, więc to nie jest tanie, ale no, to jest nowość i jestem niesamowicie ciekawa tych płatków.
mamy jeszcze trzy produkty. Balea wypuściła balsam, który jest nazywany Alcwek Balsam. To jest balsam, można powiedzieć, do wszystkiego. Do ciała, do twarzy, do stóp, do dłoni i tak dalej, i tak dalej. Z gliceryną i alantoiną, przeznaczony właśnie do bardzo szorstkiej albo i suchej skóry. I to jest pojemność, słuchajcie, 100 ml. Wygląda tak, o. I generalnie, ja nawet nie otwierałam, nie zobaczyłam, czy jest zapieczętowane. Jest, okej, nikt nie otworzył. Ja generalnie wzięłam to tylko i wyłącznie z czystej ciekawości. Ja taki produkt to raczej zużyję do ciała, do twarzy. Nie sądzę, żebym chciała to używać, chyba że na noc. Wiecie, na przykład zimą, czy późną jesienią, czy zimą, kiedy już jest okres grzewczy, kiedy ta skóra jest wysuszona, to na noc może i dobrze coś takiego by zrobiło. Będę musiała przetestować. I słuchajcie, dwie ostatnie rzeczy, i torba jest na całe szczęście pusta. To są dwie rzeczy z limitowanej edycji aktualnej z Rival de Loop. Sięgnęłam tutaj, co wam pokazać. Najpierw to. To jest Follow the Sun, tak się nazywa ta limitowana edycja, i to jest highlighter stick. Są też róże, ale róż jakoś mi nie do końca, wiecie co, odpowiadał i stwierdziłam, że wezmę sobie, no nie będziecie, a tutaj widać trochę. Stwierdziłam, że wezmę sobie, słuchajcie, ten stick, dlatego że jak skończy mi się, a niebawem się skończy, ten mój highlighter w kredce pod brwi, to może będę próbowała sobie tym troszeczkę, chociaż to jest bardzo szerokie i pewnie sobie krzywdę zrobię, ale jak nie, to wiecie, zawsze mogę sobie gdzieś tutaj nakładać na twarz. Kremowy produkt, dlaczego by nie? Wybaczcie, dlatego stwierdziłam, że z czystej ciekawości wezmę. A drugi produkt to jest Glow Spray, czyli po prostu mgiełka do twarzy. Ja ją będę używała podczas makijażu czy po makijażu i ona ma zaledwie 50 ml. Jak widzicie, ma w sobie bardzo dużo, może nie tyle brokatu, co shimmera. I powiem wam szczerze, że nawet nie patrzyłam, czy to będzie w jakikolwiek sposób widać. Słuchajcie, to ma chyba zapach, ale bardzo przyjemny. Nie wiem, czy to coś da, czy nie. Zobaczymy. To ma się niby na twarz i na dekolt pryskać. Po prostu przetestuję, dam wam znać, ale rzeczywiście ręka mi się trochę po nim błyszczy, także na lato sam raz, jak znalazł. Kochani, to są wszystkie zakupy. Oczywiście kupiłam jeszcze jakieś tam ciuchy, kupiłam bieliznę w Triumfie i tak dalej. Ja już wam we vlogu mówiłam, że ja generalnie no niemalże tylko bieliznę z Triumfa noszę, bo po prostu jest mi najwygodniejsza. Owszem, jest droga, a z drugiej strony wolę zainwestować i mieć przez dłuższy czas, aniżeli, wiecie, kupować taniej, a kupować częściej, tak? Także tak, słuchajcie, to by było na tyle. Idę teraz to porozkładać i muszę się zająć Miluniem. Z wami się żegnam, zapraszam oczywiście na kolejne filmiki, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.